Polkami, które mają stowarzyszenie polonijne Armenii. Mieszkamy w Armenii obecnie na dzień dzisiejszy. Promujemy i staramy się zachować naszą kulturę polską. I od niedawna, od kilku lat zaczynamy wprowadzać ormiańską kulturę w Polsce. To jest, chcemy przybliżyć tradycje i obyczaje ormiańskie. Dzisiaj dzieci będą dla Was występować. Będzie to ludowy taniec i instrumenty muzyczne, które są, pochodzą tylko, są tylko w Armenii. Grupę taneczną, dyrektor i choreograf grupy tanecznej Smile, Zagarspian. Dyrektor artystyczny grupy instrumentów, Arabni Chowanisian. Na demolu zagra Haik Bedoyan. Na kanonie zagra Amir Bazarian. Na dudku będzie grał Hamlet Rustamian. I solo zatańczy dla Was Sona Tomasian. Gruziński i ormiański taniec.
Zakucie w 1989 roku akurat miałem okazję zobaczyć Armenię. Byliśmy wtedy w Erywaniu, w Kiczmiatinie. Kiczmiatin to jest taka duchowa stolica Armenii, gdzie rezyduje katolikos, czyli zwierzchnik kościoła armeńskiego. Zwiedzaliśmy także muzeum ormiańskie i pokazano nam takie bardzo stare księgi filozoficzne, między innymi Dawida, do którego przylgnął przydomek niezwyciężony. Dlaczego? Bo w każdej dyskusji Dawid miał ostatnie słowo. I słuchajcie, jest taka chwila ciszy i jeden starszy pan z naszej grupy mówi tak: słuchajcie, to ten Dawid, tak jak moja żona. To jest ostatnie słowo.